wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy objazd pól, pojeździmy razem z Werką po działkach, zobaczymy jak wyglądają na dany moment nasze pszeniczki. Także zapraszam Was na nowy vlog na naszym kanale. Jesteśmy już na działce, ale zanim przejdziemy do oglądania naszych pszeniczek, chciałabym wspomnieć o serwisie cashbackowym o nazwie Lety Shop. Z nazwy pewnie większość osób kojarzy. Jest to serwis cashbackowy, który pozwala nam na zwrot części kosztów z zakupów internetowych. Także w naszym opisie zawrzemy Wam link do wtyczki z Lety Shops i pieniądze z cashbacku są to realne pieniądze, które możecie sobie dobrowolnie wpłacać na konta bankowe. I teraz Lety Shops organizuje specjalny konkurs o nazwie Malediwy Zadychę. Wystarczy, że każdy z klientów dokona zakupu od 10 zł i wymyśli slogan dla Lety Shops. Nagrodą główną jest podróż na Malediwy o wartości 40 tysięcy zł oraz inne prezenty jak iPhone, PlayStation 5, MacBook, karty podarunkowe do Allegro, suszarka do włosów Dyson, telewizor czy też hulajnogi Xiaomi. Finał naszej podróży jest zaplanowany na dzień 17 grudnia, także zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie i przechodzimy do naszego filmu. Po obu stronach są nasze pszeniczki, po tej stronie jest odmiana pszenicy opoka, po drugiej jest linus. Oczywiście o zimy siałyśmy go 28 października, a odmianę opokę siałyśmy 2 października. I warunków zbytnio nie mamy za rewelacyjnych, ponieważ jest sucho. Jakbyście chcieli, albo w ogóle macie, to możecie się podzielić z nami troszkę deszczem i nam troszkę wysłać. Tak, a rano jak wstałyśmy, to było biało. Było ładnie, ale biało, ponieważ był mróz, więc tutaj warunki nam nie sprzyjają, zarówno co do kopania marchewki, jak i do wzrostu pszeniczek. Przejeżdżamy już na następne działki, zobaczyć jak wyglądają. Panienki już spacerują, chyba na nas czekają, tylko nie wiem czy ich widać. Widać, wyżerają nam pszenicę. Ta pszenica akurat była siana na vlogu. I po drugiej stronie Werki nowy nabytek. Najpiękniejsza pszenica. Bo moja. Tak, bo twoja. Schody w tym roku nie są zbytnio rewelacyjne, ale mamy nadzieję. Tylko ze względu na pogodę oczywiście. Tak. Mamy nadzieję, że to się jednak zmieni, bo szału na razie nie ma. Zaraz widzimy. Ale jak na razie to nie ma co narzekać, bo zawsze mogłoby być gorzej. No mogłoby być gorzej, wiadomo. Także zaraz wyjdziemy i pokażemy Wam je z bliska. No to wyjdziemy tak. Pokaż się, bo ciebie tak nie widać, żeby nie było. Jesteśmy obie. No, wychodzimy. I jest pierwsza pszeniczka. No w sumie nie jest taka zła. Ujdzie w tłumie. Się ją troszkę podsili i będzie cacy. Idziemy na następną. Jak widzicie, pszenica jest nawet ładnie rozkrzewiona. No, niby tutaj pole nie było kilka ładnych lat użytkowane i teraz zasieliśmy pszenicę. Spodziewaliśmy się, że nie będzie rewelacji, ale na tak naprawdę na tle innych pszenic, no to zobaczcie. Rządeczki jak ta lala. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Słoneczko jeszcze ją tutaj prześwietla, także naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, jak ładnie zasiałam tą pszenicę. No to też. Jedziemy na kolejną działkę. Jedziemy. Ale by się wywaliła. Ojejku. W ogóle to miałam dzisiaj ja kierować, bo zawsze kieruję Werka, ale jakoś tak lepiej mi się nagrywa. Kierowałaś na początku, wystarczy. Sami widzicie, dyplomatka. Następnym razem. Nie, a tak poważnie to zdecydowanie lepiej mi się tutaj nagrywa, niż po prostu lepiej się tutaj czuję w tej roli obok Werki, bo jednak Werka to jest kierowca zawodowy. Wiadomo, rajdowca. Tak, kierowca z rajdowca. Werka, driverka. Przejeżdżam na następne działeczki. W sumie tych działek mamy sporo,
Więc wszystkich na vlogu na pewno byśmy nie objeździły, bo ten vlog by trwał sporo. Więc nie będziemy przynudzać, lecimy oglądać dalej. I dojeżdżamy do kolejnej naszej oczywiście działki. Czyli tylko mi się wydaje, czy tobie również, że nasze pszeniczki wyróżniają się na tle innych pszenic gospodarzy. No tutaj akurat jest różnica z sąsiadem zza miedzy. Więc różnica jest moim zdaniem znaczna. Widać kto się. Widać. Lecimy dalej. Nawet w sumie nie będziemy wysiadać z ciągnika, bo jest dosyć chłodno, a byłyśmy ostatnio przeziębione. Ktoś jeszcze chorował, dawajcie znać w komentarzach, łączyłby się z wami w bólu. Ogólnie to w sumie nam się też śpieszy, bo za niedługo mamy kopać jeszcze marchew. No. Trzeba się śpieszyć, bo terminy gonią. No, gonią niestety. A już jest późno. Tak, mamy już początek listopada, a nam jednak tej marchewki do kopania jeszcze zostało i zostało. No sporo niestety. Ale może jakoś damy radę. Bo kto jak nie my? Dokładnie. No i kolejna nasza działka. Trochę szyba jest w sumie brudna, więc może niezbyt. Jak ktoś chce, to może nam umyć ciągnik. O, zapraszamy serdecznie na gospodarstwo, na mycie ciągnika. Użyczymy do mycia. No i idziemy na kolejną naszą nową działkę, którą kupiłyśmy. Oczywiście dobrze słyszeliście, naszą nową działkę. Dużo osób w komentarzach zarzuca nam, że to nie jest nasze gospodarstwo, tylko naszych rodziców, a wcale tak nie jest. Po części mamy już rozpisane, tak jakby każdy już ma swoją część. My na tym gospodarstwie razem z Marli. Rodzice też pracują, my im pomagamy, oni nam pomagają, prowadzimy razem gospodarstwo. Dla wyjaśnienia, żeby już nie było żadnych problemów. Tak, i też w sumie w komentarzach pojawia się sporo zarzutów odnośnie wyglądu. Naszych paznokci, tu pomalowane, tu takie, siakie i tak dalej. Tak, a my w sumie prowadzimy też ten kanał ze względu na to, żeby obalić te stereotypy, że dziewczyny na wsi mogą wyglądać i pracować, a w sumie dalej jest to pomimo wielu już odcinków jakoś, nie wiem. My prowadzimy ten kanał, bo prowadzimy, to jest dodatek. My prowadziliśmy gospodarstwo tak naprawdę od dzieciństwa. Wszystko robiliśmy, pomagałyśmy, a YouTube'a to tak naprawdę założyliśmy, bo założyliśmy. To jest, tak już mówiłam, dodatek do naszego gospodarstwa. Tak, więc mam nadzieję, że to już zostało wyjaśnione. I mamy tutaj działkę z dynią. Wyjdziemy, bo jednak zza szyby to nie wygląda jak powinno. Jedynym minusem w sumie tej działki jest słup. Na działkach w sumie nie mamy słupów, a tutaj jeden słup, ale w sumie nie będzie to znaczną przeszkodą, bo w sumie klasa ziemi jest bardzo dobra, więc wychodzimy. I tutaj widać, że były rzędy z dynią. Są resztki rozdrobnione. Jak był zbiór, jak wyglądał, w sumie też już widzieliście u nas na odcinku. Tak, więc tutaj jeszcze tylko zaorać i będziemy coś... siać pszeniczkę. Coś siać. Już zdradziłaś na wstępie. No, w sumie tutaj nawet dalej po tych resztkach widać, że był mróz. No. Także obejrzane. Jedziemy. Nie wiem, do domu idziemy? Jeszcze może na jedną. Po drodze. Jedziemy jeszcze na jedną. Po drodze co będziemy mieć, to jeszcze zobaczymy. I drzwi. Pyk. Trzeba. Do przodu podjadę troszkę. Co? A nie jedziemy prosto? No co prosto? Ja bym pojechała prosto. No to możemy jechać i prosto, na wycieczkę jedziemy. Nie, trochę się już musimy pośpieszyć, bo robi się tak jak Werka wspomniała, nam późno. A my mamy jeszcze kopać dzisiaj marchewkę, więc ten vlog to taka odskocznia. Odskocznie od roboty, więc jeszcze zobaczymy troszkę pszeniczek,
i wracamy do pracy. I drodzy Państwo, jesteśmy w centrum naszych kotlic, tak, słynna. W centrum. Tak, w centrum, nasza słynna krzyżówka, po lewej stronie szkoła podstawowa, po prawej stronie kościółek. Ej, ty nie pokazuj drogi do nas. To tak przypadkiem. Do nas jak coś tu prosto. Nie, nie. Po prawej stronie też sobie mogliśmy pojechać, ale to już nie, czas nas goni. To tak, jedziemy już po drodze. Co będzie, to Wam pokażemy. Wyka zadowolona. Słońce razie. No to dlatego myślałam, że do mnie się tak uśmiechasz. Tutaj mamy pole zaorane. Będzie tutaj oczywiście nasza piękna kiedyś tam marchewka. Kiedyś? Na wiosnę. Tak, będzie marchewka. Po lewej stronie mamy działkę. Zaraz dojeżdżamy, na której również była marchewka. Tak, o tutaj. A już rośnie tutaj pszenica. Ale werka zawala. Skalę cię tutaj przykroczy. Szkoda, że radamy nie ma. I następna. Ej, tu może się zatrzymamy. I szalej tak. Jeszcze. Jeszcze. No rzeczywiście. Bardzo coś się w głowie chyba zakręciło. Za dużo już tych działek tu mamy. No, tutaj mamy kolejną. W sumie późno ona była siana. O, zejdziemy tutaj na mostek. Pogrzebiamy się trochę, czy nie? Już troszkę poschodziło, ale chyba nie wiem. Słabo widać. Właśnie widać, więc może wyjdziemy i pokażemy, jak jest skiełkowane. Traktora niezbyt rewelacyjne było widać, ale jednak jak się wyjdzie, to ta pszenica już jest ładnie poschodziła jednak. U nas późno się sieje ze względu na stanowiska, jednak po marchewce to wiecie. Zanim ją wykopiemy, to trochę mija. Co ty pozujesz, ci zdjęcia nie robię. A mogła być. No, strzelimy sobie jakąś na koniec fotę na miniaturkę. Ale to słońce naprawdę jest takie strasznie. Dzisiaj ostre. Ciesz się, bo to już ostatnie promyki słoneczne. Szkoda. Jednak my nie jesteśmy zwolenniczkami zimy. My to jednak jesteśmy ciepłolubne. Ktoś z tyłu, ale chyba nikt. Oni się boją ją wyprzedzać, patrzcie. Zaraz baba za kierownicą. Na ręki nie będzie widać. Nie ma mocnych na Weronikę. Tak, trzeba zwolnić. Hamulcuj. Proszę zjeżdżać, mi to sobie pan wyobrażał. Kieruneczek. I zajeżdżamy do domu, co oznacza zbliżający się koniec odcinka. Widać, że tam już się szykuje w pole. No, nie wiem, czy widać. Zaraz będzie widać. Wyjeżdżę już kombajną. Zobaczcie tylko, jak nasze koty się prezentują zawsze na filmach. Nikt ich nie zaprasza. Oni tak są. Także tak to wygląda u nas, taka wersja robocza. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I co? Komentujcie, lajkujcie i tak dalej. A i subskrybujcie. Tak, cały pakiet. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia. Cześć. Pozdrawiamy. Buziaczki. Cały pakiet już.
Jednak nie tylko dziewczyny na traktory, koty też.